co jest najpiękniejszego w pracy dyrygenta? Co sprawia, że się człowiek decyduje na taki fach? Ja miałem być astronomem, miałem być matematykiem, fizykiem. Od dziecka marzyłem o tym, żeby być księgowym. Starałem się iść na studia na rachunkowość i bankowość, jakoś tak się nazywał ten kierunek, ale nie otworzyli go i zacząłem szukać. To widać, obserwując zachowanie orkiestry, czy orkiestra jest w stanie pójść za gestami dyrygenta i czy, no, mówiąc kolokwialnie, kupuje po prostu to. Ta najważniejsza sprawa. Zacząć. Pierwszy ruch. Wszyscy na ciebie patrzą. Wszyscy. Z ostatnich pulpitów, z końca sali. Każdy patrzy na ten pierwszy ruch dyrygenta. Co on chce przekazać od razu w tym pierwszym ruchu?